Zuzka, powiem ci, że ty masz fajnie z tymi dwoma tatusiami, no bo jak nie jeden zostanie z dzieckiem, to drugi. No, w sumie rację. Ale dobra, dziewczyny, skoro mamy wolne przedpołudnie, to może zrobimy coś razem, co? No i fajny pomysł, no co macie ochotę? No ja to chętnie zobaczyłabym tego Łukasza, tylko wiecie, tak na żywo. No. No to zaraz będzie okazja, bo podjedzie, a ja też sobie nie odpuszczę. Ani ja. Pewnie on. Iwona, twój Łukasz dzwoni! To nie jest mój Łukasz. Widziałyście gdzieś moją torebkę? Nie. Może w pokoju zostawia. No to jak ty szukasz tej torebki, no to może ktoś powie Łukaszowi, żeby zaczekał, bo sobie pojedzie. Mam. No to lecimy. Jak to lecimy? No bo my też chcemy go zobaczyć. Mela miała na myśli skuter. Chcemy zobaczyć skuter. Skuter? No tak, no bo się tak cieszył wcześniej. Tak, właśnie będzie bardzo niegrzecznie, jeżeli my tak nie zobaczymy teraz tego skutera. Naprawdę, laski? No dobra, no chodźcie, Łukasz, na pewno się ucieszy, że takie z was miłośniczki motoryzacji. Cześć. Cześć. Przepraszam, że musiałeś czekać. Poznaj moje współlokatorki. Zuzka, Gosia, Mela. Cześć. Cześć. Ale fajny. Skuter, oczywiście, fajny. Tak, tak, bo dziewczyny uwielbiają motocykle. Nie mogły sobie darować, żeby nie zobaczyć twojego. Ważnie? No, to są zapalone miłośniczki motoryzacji. W domu nie rozmawiają o niczym innym. To wam pewnie nie zaimponuje moja 90-ka. 125 cm byłoby trochę lepsze, ale i tak się cieszę, że go dostałem. Nie, wiesz, 90 cm to chyba tak wystarczająco, prawda? Tak, ja w ogóle uważam, że 125 to byłby stanowczo za długi. Tak, taki jakby trzyosobowy, nie? Ale ja mówię o centymetrach sześciennych. To jest pojemność silnika, a nie długość motocykla. No, dziewczyny chyba nie znają się tak dobrze, jak mówiły. No wiesz, przyznajmy się, tak naprawdę chciałyśmy ciebie poznać. Ja mam nadzieję, że ty masz kask dla Iwony. Jasne, oczywiście, że mam. Przepraszam. O. Mhm. To co? Możemy już jechać, mamo? Bądźcie ostrożni, dobrze? Ach, cholera. Coś się stało? Dostałem zamówienie za 400 zł. To byłoby z 4 dyszki na piwku. No ale nic, nieważne. Umówiłem się z tobą, także... No ale no nie, no szkoda, żebyś stracił takie duże zamówienie. A, daj spokój. No, chyba, że chcesz ze mną jechać, także... No już... pewnie, no przynajmniej zobaczę, jak wygląda twoja praca. Może nawet zostanę asystentką na dziś? Dobra, twoja decyzja. To co, jedziemy? Mhm. Dobra. To cześć, dziewczyny. Cześć. Pa. Ja zawrócę, a ty zaraz skoczysz, dobra? Pa. Pa. Pa.